Dzień dobry, witajcie. Na początku chciałem zwrócić Wam pewną uwagę. Mianowicie ja wiem, że temat diety ketogennej to temat drażliwy. Bo istnieje wiele osób, wśród nich są nawet lekarze, są dietetycy, którzy sobie tę dietę bardzo chwalą. Tu i ówdzie pokazują różne metaanalizy, które mają dowodzić, że ta dieta zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca, cukrzycy, powoduje utratę masy ciała, poprawia profil lipidowy i działa ogólnie korzystnie na zdrowie. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że istnieje kilkanaście, jak nie więcej, różnych metaanaliz, badań randomizowanych i badań kohortowych dotyczących właśnie wpływu diety ketogennej na zdrowie. I wśród tych metaanaliz, tych badań, które wcześniej wymieniłem, są takie, które popierają i wskazują na dobroczynne działanie tej diety, jak również takie, które wskazują na to, że działa ona niekorzystnie. Więc tak na dobrą sprawę, każdy, kto będzie chciał znaleźć argument za tą dietą, znajdzie jakieś badanie wartościowe, jakąś metaanalizę, jakieś badanie z randomizacją, jakąś kohortę, tak? Badanie kohortowe, które poprze jego argumenty. Z drugiej strony osoba, która będzie miała odmienne zdanie, również znajdzie takie badania i to też może być metaanaliza, to też mogą być te najwyższe badania w tej tak zwanej hierarchii evidence-based medicine. Jaki stąd wniosek? Po pierwsze, że bardzo łatwo popełnić cherry picking, czyli szufladkowanie. Dobieram sobie to, co mi pasuje. Tak zwany bias i błąd poznawczy. A po drugie, żeby ocenić faktyczny wpływ diety ketogennej w obliczu kilku czy kilkunastu badań, metaanaliz czy badań z randomizacją, trzeba by było po pierwsze zobaczyć, ile z tych badań wskazuje na korzystne działanie tej diety, a ile z tych badań wskazuje na to, że działa niekorzystnie. Czy to jest kwestia jedno badanie versus 10, tak? A po drugie, dokonać całego przeglądu systematycznego tych badań z randomizacją i metaanaliz. Dopiero wtedy możemy wyciągnąć ogólne wnioski, które nie będą obarczone tak dużym błędem poznawczym. Bo na czym polega cały problem z tymi badaniami w diecie ketogennej? Po pierwsze, jeżeli my mówimy o korzystnym wpływie na przykład na gospodarkę lipidową, to wiele z tych badań dotyczy osób wyjściowo otyłych. A trzeba zwrócić uwagę, że wpływ tej diety może być zupełnie inny u osób otyłych niż u osób, które na przykład są na redukcji i które wyjściowo otyłe nie są. Bo sama korzyść może wynikać ze zmniejszenia masy ciała, tak? Tym elementem dodanym zdrowotnym może być zmniejszenie masy ciała, które już nie występuje, gdy zaczyna stosować tę dietę osoba, która nie jest otyła. Po drugie, ja wielokrotnie spotkałem się w tych badaniach z takimi argumentami, że ta dieta faktycznie działa korzystnie, ale nie była to w pełni dieta ketogenna. Bo jak się okazywało, była to dieta niskowęglowodanowa, która zawierała 20-30% węglowodanów, ale nie była ona dietą ketogenną stricte, tak? Albo przez pewien czas była tylko dietą ketogenną, a później już niestety ta ilość węglowodanów była zwiększana, w związku z tym te wnioski były w pewien sposób zafałszowane. I kolejna sprawa, czas obserwacji w tych badaniach to zwykle 6 miesięcy do 2 lat. Nie wiadomo, jakie są skutki długofalowego stosowania tej diety. Ale, moi drodzy, przejdźmy może już do konkretów. Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą dietę ketogenną, to stan ketozy osiągamy, kiedy ilość węglowodanów w diecie stanowi poniżej 10%, to znaczy energia z węglowodanów stanowi poniżej 10% zapotrzebowania energetycznego. Jeżeli ustalimy je na poziomie 2000 kilokalorii, to jest 200 kilokalorii na dzień. Czyli można powiedzieć, że to jest około, że to jest poniżej 50 gramów węglowodanów na dzień, tak? Natomiast jeżeli chodzi o białko, to spotkacie się z takim określeniem dieta ketogenna wysokobiałkowa. Ale uważajmy. Wiemy, że aminokwasy które biorą udział w glukoneogenezie, możemy mówić o tak zwanych aminokwasach glukogennych, z których organizm potrafi wytwarzać sobie glukozę, tak? To może być na przykład takim najczęściej, najchętniej wykorzystywanym aminokwasem jest alanina.
jeżeli dostarczamy dużą ilość białka, to trudno nam zachować pełną ketozę. Dlatego, że już powyżej 1,5 grama białka na kilogram masy ciała na dobę będzie wyprowadzać organizm z ketozy. Ale moi drodzy, przejdźmy do konkretów. Pierwszy argument, że dieta ketogenna odchudza. To prawda, na diecie ketogennej może nastąpić i często następuje utrata masy ciała. Ten spektakularny efekt, który pojawia się w pierwszych 2 tygodniach, najczęściej jest związany z glikogenolizą. Po prostu, jeżeli nie dostarczamy, czy dostarczamy bardzo małą ilość węglowodanów, dochodzi do glikogenolizy. 1 gram glikogenu wiąże około 3 gramy wody. W związku z tym glikogenoliza, czyli rozkład glikogenu w wątrobie, ale także dochodzi do rozkładu glikogenu w mięśniach. Tylko proszę pamiętajcie, że w przypadku wątroby ten glikogen rozkłada się do glukozy, która może dostać się do krwi, podnosić wartość glikemii i ta glukoza może być wykorzystana na przykład przez mózg i przez erytrocyty. W przypadku glikogenu zgromadzonego w mięśniach, on jest wykorzystywany tylko i wyłącznie na potrzeby mięśniowe. Ponieważ glikogen rozkłada się do glukozo 6-fosforanu, a w mięśniach nie ma fosfatazy odczepiającej fosforan. Glukozo 6-fosforan nie może wydostawać się z mięśni do krwi, w związku z czym glikogen mięśniowy nie może być źródłem glukozy na przykład dla erytrocytów, na przykład dla mózgu, ale to jako ciekawostka. Jeżeli dochodzi do glikogenolizy, no to rzecz jasna, jeżeli glikogen jest związany z wodą, dochodzi również do obserwowanego w pierwszych dniach tej diety zwiększonego wydalania moczu, tak? I utraty wody z organizmu, która była związana z glikogenem, w związku z wyczerpywaniem się zapasów glikogenu. To może spowodować, wydawałoby się, gwałtowną utratę masy ciała, ale nie jest to utrata wagi spowodowana spalaniem tkanki tłuszczowej, tylko po prostu zużywaniem glikogenu. Kwestia jeszcze taka ważna, że na diecie ketogennej można przytyć. Jeżeli będziemy dostarczać więcej kalorii niż wynosi zapotrzebowanie organizmu, to taka dieta może powodować przyrost masy ciała. W jaki sposób to jest możliwe? Mówiłem w osobnym filmie, bo na ten temat już też nagrywałem. Link prowadzący do tego filmu znajduje się w opisie pod niniejszym filmem. Czyli moi drodzy, faktycznie to jest bezsporne, to jest udowodnione, że na diecie ketogennej dochodzić może do utraty masy ciała. I tak się dzieje. Jest to związane po pierwsze z glikogenolizą, po drugie jest związane ze stresem, dlatego że niedostarczanie węglowodanów powoduje stres związany z większym wyrzutem amin katecholowych, które powodują również aktywację lipazy hormonowrażliwej, czyli lipolizę, czyli dochodzi też do lipolizy, czyli uwalniania tłuszczu z tkanki tłuszczowej. Po trzecie jest związane z tym, że dochodzi do spadku apetytu, spowolnienia perystaltyki przewodu pokarmowego i w efekcie jeszcze dostarczamy mniejszą liczbę kalorii, ponieważ dłużej odczuwamy sytość. To są mechanizmy, które prowadzą do utraty masy ciała na diecie ketogennej. Zastrzeżeniem jednak, że jeżeli dostarczanie kalorii jest większe niż zapotrzebowanie, to i tak na tej diecie można przytyć. A kolejnym argumentem jest taki, że proponowany przez zwolenników tej diety, że na diecie ketogennej dochodzi do spadku stężenia trójglicerydów we krwi. I to jest prawda i to większość badań z randomizacją, metaanaliz potwierdza. Dieta wysokotłuszczowa, bardzo ubogo węglowodanowa, prowadzi do zmniejszenia stężenia trójglicerydów we krwi. Oczywiście my mówimy o oznaczaniu trójglicerydów na czczo. Nie bezpośrednio po zjedzeniu posiłku bogato tłuszczowego, bo wtedy jest wysokie. Mówimy o naczczo, tak? O stężeniu trójglicerydów naczczo. W jaki sposób to jest bardzo właśnie takie błędne przekonanie, które panuje w społeczeństwie, że stężenie trójglicerydów we krwi zależy tylko i wyłącznie od tłuszczów. Natomiast jak będę stosował dietę bogato węglowodanową, czyli tłuszcze, czyli cukry, które nie są węglowodanami, które nie są tłuszczami, to mi ten tłuszcz nie wzrośnie, tak? To jest faktycznie mit, dlatego że rzecz jasna, w wyniku metabolizmu węglowodanów powstaje m.in. pirogronian, w wyniku jego dekarboksylacji acetyloenzymu A, który może być używany jako prekursor kwasów tłuszczowych, tak? Ponieważ te cykle metaboliczne przemian węglowodanów, białek i tłuszczów się w wielu elementach czy na wielu etapach zazębiają. Czyli faktycznie dieta ketogenna
powoduje w wielu przypadkach również poprawę lipidogramów pod względem stężenia trójglicerydów we krwi. To stężenie trójglicerydów spada. Według różnych metaanaliz może ono wynosić ten spadek od 5 do nawet 20-30 mg na decylitr, biorąc pod uwagę, że prawidłowe stężenie trójglicerydów we krwi jest poniżej 150 mg na decylitr, to spadek o 20-30 mg jest już faktycznie istotny statystycznie. Czyli mamy dwa bezsporne fakty. Dieta ketogenna powodować może utratę masy ciała i powodować może zmniejszenie stężenia trójglicerydów we krwi, na co jeszcze raz zaznaczam. A co z glikemią? I tutaj już metaanalizy i badania z randomizacją są sprzeczne. Jeżeli chodzi o glikemię, to u osób bez cukrzycy wpływ jest niewielki lub żaden. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z cukrzycą, to faktycznie część metaanaliz potwierdza, że może być niewielka poprawa glikemii, część wskazuje, że tej poprawy nie ma. Czyli albo bez wpływu, albo poprawia tę glikemię. Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że dotyczy to cukrzycy typu drugiego. Nie cukrzycy typu pierwszego, która ma inny mechanizm. Jeżeli chodzi o postępowanie dietetyczne, ono jest ważne w obu typach cukrzycy, ale głównie jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to dieta może wywierać tutaj korzystny wpływ w perspektywie długoterminowej, jeżeli chodzi o dietę ketogenną. Istnieje metaanaliza, która wskazuje, a w zasadzie badanie kohortowe, które wskazuje, że obniżenie stężenia hemoglobiny glikowanej może wynosić nawet o około, czy prawie 0,5%. Tak? Czyli jest to całkiem sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że prawidłowa ilość to jest do, no, to jest poniżej 5,7%, tak? Czy utrzymuje się na około, na poziomie około 5%. Czyli moi drodzy, jeżeli chodzi o glikemię, mierzoną głównie w tych badaniach jako procentowa zawartość hemoglobiny glikowanej, to faktycznie taka dieta może mieć w niektórych przypadkach korzystny wpływ, ale często badania wskazywały, że takiego wpływu nie było lub był on statystycznie nieistotny. Jest jeszcze drobna uwaga. Żeby go zaobserwować, trzeba byłoby tę dietę stosować co najmniej 3 miesiące. 3-4 miesiące, ponieważ taki jest czas życia erytrocytów. W związku z czym, żeby mówić o faktycznej zmianie hemoglobiny glikowanej, która odzwierciedla średnią glikemię z przeciągu właśnie około 3-4 miesięcy, trzeba byłoby tak długo tę dietę stosować. Nie przez miesiąc, nie przez tydzień, nie przez 2 tygodnie. Tak szybko może się zmieniać tylko i wyłącznie stężenie glukozy we krwi na czczo, ale nie hemoglobina glikowana. Tutaj już trzeba dłuższego przedziału czasowego. Natomiast jeżeli chodzi o cholesterol LDL, większość badań, metaanaliz stwierdza, że dieta ketogenna podnosi stężenie cholesterolu LDL, czyli tego tak w cudzysłowie złego cholesterolu. Oczywiście pamiętajmy, że to jest lipoproteina, tak? Ale w domyśle będę nazywał potocznie ją złym cholesterolem. A chociaż ten wzrost też nie jest taki istotny, bo na granicy 5%, czyli około 5, 6, 7 mg na decylitr, zakładając, że stężenie pożądane wynosi no, poniżej 100 mg na decylitr. Nie są to jakieś duże wzrosty, aczkolwiek większość metaanaliz wskazuje na wzrost. Natomiast część metaanaliz wskazuje faktycznie, że nie ma tutaj zmiany, pojedyncze, że występował niewielki spadek. Ale jeżeli mamy uwzględnić przegląd różnych metaanaliz, to jednak dieta ketogenna w tym przypadku najczęściej działa nieco niekorzystnie, powodując niewielki wzrost stężenia cholesterolu LDL. Niektóre badania wskazują, że w pierwszym okresie stosowania tej diety ten wzrost może być bardziej znaczący. Trzeba też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że te obserwacje często ograniczają się do 6 miesięcy, a maksymalnie do 2 lat. W związku z tym nie są znane długofalowe czy długoterminowe skutki takiej diety na lipidogram, gdy ona jest stosowana właśnie przez długi czas. Są też badania wskazujące, że podobny efekt, jeżeli chodzi jeszcze do trójglicerydów, o których wcześniej mówiłem, czyli spadek ich stężenia, można osiągnąć stosując mniej restrykcyjne diety, a więc
również ubogo-węglowodanowe, ale na przykład z zawartością węglowodanów 30-40%. A więc nie tak bardzo restrykcyjne, również prowadziły do spadku stężenia trójglicerydów we krwi. Moi drodzy, a co jeżeli chodzi o czas przeżycia? I niestety nie mam dobrych wieści, bo są badania, i to badania kohortowe, wskazujące, że dieta ketogenna może mimo wszystko skracać czas przeżycia. Dlatego, że czas przeżycia zależny od podaży węglowodanów w diecie ma kształt litery U. I ten stopień ryzyka związany ze śmiertelnością jest najniższy przy podaży węglowodanów stanowiących około 50% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Jeżeli jest coraz więcej węglowodanów, to ten wzrost ryzyka śmierci jest wyraźny. Jeżeli jest mniej niż 50, to też jest wyraźny. Moi drodzy, jeżeli przyjmiemy to ryzyko na poziomie 1, tak? Przy spożyciu węglowodanów dostarczających 50% zapotrzebowania energetycznego, to przy diecie ketogennej dostarczającej 10% energii z węglowodanów ten wzrost ryzyka wynosi 1,8, czyli jest prawie dwukrotnie większy. Dlaczego? Jak to możliwe? Po pierwsze, jak już wspomniałem, związane jest to ze wzrostem cholesterolu LDL, ale nie tylko. Mimo że spada glikemia, mimo że spada masa ciała, mimo że spada stężenie trójglicerydów, to niestety wzrasta stres metaboliczny. Wzrasta stres metaboliczny, ponieważ organizm w wyniku niedoboru glukozy zwiększa stężenie hormonów działających glikogenolitycznie, czyli rozkładających glukozę, glikogen, przepraszam, do glukozy, a jednocześnie glukoneogenetycznie, czyli zwiększających glukoneogenezę. Hormony, które nasilają glikogenolizę, a jednocześnie powodują nasilenie glukoneogenezy, to jest kortyzol i to jest adrenalina i noradrenalina, czyli aminokatecholowe, czyli stricte hormony stresu. Czyli taka dieta z niedoborem węglowodanów prowadzi do permanentnego metabolicznego stresu na poziomie komórkowym, związanym ze zwiększonym wydzielaniem kortyzolu, adrenaliny, noradrenaliny, przekształcającej na przykład aminokwasy glukogenne w glukozę niezbędną do życia dla erytrocytów, dla mózgu i tak dalej. Z tym można wiązać wzrost ryzyka śmiertelności. Kolejny argument przeciw to jest spadek spożycia związków polifenolowych o charakterze antyoksydantów związanych ze strączkami, związanych z produktami pełnoziarnistymi, bogatobłonnikowymi, z wykluczeniem wielu warzyw i owoców, zwłaszcza tych zawierających większą ilość węglowodanów, które również zawierają również związki o charakterze przeciwutleniaczy. Moi drodzy, jakie to ma znaczenie? Kwasy organiczne, tak jak kwas cytrynowy zawarte w owocach chociażby, tak, działają jako inhibitory krystalizacji w moczu, tak? W związku z tym magnez cytryniany, one hamują krystalizację na przykład związków kryształów zbudowanych ze sztawianów wapnia, czyli zapobiegają rozwojowi kamicy w pewnym sensie. Dlatego na diecie ketogennej uważa się, że zwiększa się ryzyko wystąpienia kamicy nerkowej. Natomiast kolejnym takim efektem tej diety mogą być nudności związane ze spożyciem dużej ilości tłuszczu, ale również no, jeżeli ktoś ma na przykład zaburzenia związane z SIBO, biegunki tłuszczowe, ale mogą wystąpić również zaparcia związane ze spowolnieniem perystaltyki jelitowej. Czyli dolegliwości ogólnie ze strony przewodu pokarmowego, zwiększone ryzyko rozwoju kamicy nerkowej, wykluczenie wielu produktów o charakterze zawierających przeciwutleniacze, bogatych także w magnez, bogatych w organiczne kwasy, tak, takie jak na przykład kwas cytrynowy czy jego sole, zwiększona podaż białka zwierzęcego, zwłaszcza aminokwasu metioniny, z którego może powstawać homocysteina, stanowiąca niezależny czynnik ryzyka rozwoju miażdżycy, tak? Również N-tlenku trimetyloaminy, jak również zwiększone spożycie żelaza chemowego, to są czynniki, które przemawiają przeciwko tej diecie ketogennej w dłuższej perspektywie czasu. Moi drodzy, oczywiście na ten temat można mówić wiele, ja nie chcę przedłużać. Ale chcę wyciągnąć podstawowe wnioski. Z przeglądu systematycznego metaanaliz i badań randomizowanych wynika, że dieta ketogenna może sprzyjać odchudzaniu, może faktycznie zmniejszać stężenie trójglicerydów we krwi, może, ale nie musi, efekt jest raczej znikomy,
jeżeli chodzi o wpływ na stężenie glukozy we krwi na czczo, wyraźniejszy u osób z cukrzycą typu drugiego i z nieprawidłową glikemią, niewidoczny praktycznie u osób z prawidłową glikemią na czczo. Niestety, ale w większości przypadków zwiększa, chociaż nieznacznie, stężenie cholesterolu, czy tej frakcji lipoproteinowej LDL, tego w cudzysłowie złego cholesterolu, i również niestety może skracać, czy zwiększać ryzyko zgonu. To jest związane ze stresem metabolicznym, zwiększoną syntezą katecholamin w dłuższej perspektywie czasu. Oprócz tego zwiększa się ryzyko kamicy nerkowej i dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Moi drodzy, czyli dieta ketogenna jako działanie lecznicze udowodnione w lekoopornych padaczkach u dzieci. W pozostałych przypadkach raczej nie powinna być stosowana jako dieta na co dzień do końca życia, ale przez jakiś określony czas według mnie nie można jej traktować jako diety racjonalnej. Moi drodzy, jeżeli mówimy jeszcze o tym tłuszczu, no to ja ostatnio zasłyszałem taką rozmowę w autobusie. Jedna kobieta mówi do drugiej: ostatnio pozbyłam się tej tłustej, zjełczałej plamy na kanapie. Naprawdę? A co zrobiłaś? Rozwiodłam się. Moja teściowa, gdy idzie do kąpieli, to zawsze używa płynu do naczyń, ponieważ przeczytała, że ten płyn usuwa nawet bardzo stary, zjełczały tłuszcz. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.